Witam was. Docel Polskie Mini Browary. Drugi dzień dłutowskich degustacji. No słuchajcie, walczyliśmy do trzeciej w nocy, ale to nie tak, że tylko alkoholowo. Witek zorganizował polowe obserwatorium astronomiczne. Już wiele lat nie obserwowaliśmy nieba nocnego nad Dłutowem, więc nie tylko Perseidy, ale również koniunkcja Jowisza i Marsa. Obserwowaliśmy Saturn, Neptun, więc było naprawdę ciekawie. A dzisiaj, no dzisiaj jeszcze przed południem, już po śniadaniu, ale trzeba obowiązek spełnić, czyli rzeczy pozostałe z promocji 4 plus 4 w Lidlu. Tym razem browar za miastem, cena 9 zł, w promce połowa, czyli 4,50. No wczoraj mówiłem o pincie, że jest w tej cenie. Nie, pinta była za 10, czyli w promce 5 zł. Dobra, zaczynamy, słuchajcie, lekko. 11 balinga, 4,5 alko, no względnie lekko. New Zealand Session IPA. Aromaty, znaczy chmiele podane Kohatu Motueka Pacifica. I to jest ciekawe właśnie, że na kontrze chłopaki piszą, jakie aromaty, jakie pochodne powinny być wyczuwalne od tego typu chmielu. Przeczytałem to, nie wiem, czy się będę tym sugerował, więc najpierw może po prostu otwórzmy, sprawdźmy, a potem ewentualnie skonfrontujmy z kontrą. Dobra. Bardzo jasne. Fajna piana się utworzyła. No wygląda fajnie. Rzeczywiście Session. No te aromaty nie są aż tak złożone, jak tutaj na kontrze piszą, bo jest owoce tropikalne, kwiaty, cytrusy, ananas, limonka, kwiaty, skórka cytryny, kwiaty, limonka, pomarańcza. Więc z tego całego konglomeratu to bardziej jest tak kwiatowo, limonkowo. Natomiast nie jest to typowo nowozelandzki chmiel. Nie ma tej klasycznej nafty, jakoś tych winogron też za bardzo tutaj nie czuć. Więc w ślepym teście nie powiedziałbym, że to jest Nowa Zelandia. Dobra, zdrówko. Taka trochę zaskakująca kwasowość, od razu wyczuwalna w pierwszym łyku, więc to trochę zbija z tropu. Goryczka jest, nie jest ona jakoś mocno wyraźna, ale ipka na pewno tak. Session IPA, kurczę, piłem ostatnio, właśnie browar za miastem gości dosyć często w tych, no nawet nie tyle lidlowych promkach, ale w ogóle na półkach w Lidlu. I pamiętam, że z ostatnich czterech próbowanych piw najbardziej mi zasmakowało American Pale Ale po prostu. I oni mieli coś takiego jak Session IPA. I tutaj widzę, że ta Session IPA nowozelandzka, kurczę, no to jest taki średniak, no nie jest to taki poziom kraftu, który byłby czymś właśnie, co bym chciał zaprezentować na przykład Witkowi, który wczoraj bardzo sobie chwalił pintę. No jest to taki kraftowy średniak, więc można wypić, ale żeby do tego wrócić, to już niekoniecznie. Dobrze, za chwilę zobaczymy, jak spolisz APA. No dobra, jedziemy z drugim. New Zealand Session IPA mnie nie rzuciło na kolana. Czy polisz APA zmieni to? Tu już mamy, słuchajcie, 13 balinga, 5,6 alko, więc trochę mocniejszy zawodnik. Chmiele. Polskie oczywiście. Amora Preta, Izabela Książęcy. I również deskryptory podane są z tyłu, więc najpierw spróbuję, a potem skonfrontuję. Było napisane, że ciemnozłota barwa, na szczęście nie jest tak strasznie. Barwa jest złota, zachęcająca, nie jakaś karmelowo-melanoidynowa. Natomiast w aromacie te klimaty właśnie takiej melanoidy są. No nie jest to jakoś super ożywiający aromat. Zobaczymy, o, jak w smaku. Zdrówko.
goryczka niższa niż w Session IPA. No właściwie prawidłowo, prawda, że IPKA tą goryczkę powinna mieć większą, ale ta goryczka troszeczkę taka zalegająca, taka tępawa. Wiem na pewno, że z polskich odmian chmielu można wyciągnąć więcej. Tutaj chłopaki z zamiastem piszą jeżyna, mandarynka, pomarańcze, cytrusy, żywica, ananas, kokos, morela. No jakoś tych klimatów za bardzo nie znajduję. Kurczę, średnio udane degu, powiem wam. I browar za miastem potwierdza to mniemanie, że to jest co najwyżej średnia półka, więc jednak, jeżeli robicie te zakupy w Lidlu, pinta nie zawodzi i to jest gracz, na którym zawsze można polegać. Natomiast browar za miastem to jest cały czas eksperyment, sprawdzanie. Nie jest źle, ale też zachwytu nie ma. Także tyle z poranka drugiego dnia dutowskiej degustacji. Może za chwilę ruszymy we plener. Tymczasem.